Zastanawiam się, czy żyjemy w czasach cudów technologicznych, czy może w erze utraconej niewinności. A może to jedno i drugie? Kiedy obserwuję dzieci i wnuki z nosem w smartfonach, serce moje drży w niepewności. Czy wiedzą, w jak zawiły świat wkraczają, z jakim kolosem się mierzą? Powinniśmy przyjąć do wiadomości, że dziecko, chociażby przez chwilę zanurzone w oceanie wirtualnych realiów, traci kontakt z tym, co autentyczne, z tym, co żywe i prawdziwe. Świat mediów społecznościowych jest pełen fałszywych prezentacji rzeczywistości, co może prowadzić do poczucia izolacji i alienacji, nawet wśród tych, którzy zdają się być najsilniejsi. Co więcej, w erze cyfrowej gratyfikacji, gdzie nagroda przychodzi błyskawicznie i bez większego trudu, pozwalamy naszym dzieciom utrwalać postawę niecierpliwości. Zamiast iść powolnymi krokami ku osiągnięciom, w poszukiwaniu prawdy i zrozumienia, dzieci otrzymują natychmiastową satysfakcję. Taka postawa nie przygotowuje do prawdziwych wyzwań życiowych, gdzie sukces przychodzi po trudach i wielu próbach. Nie zapominajmy także o bezcennej wartości snu. Sen to naturalny eliksir regeneracji naszego umysłu i ciała. Teraz jest coraz bardziej narażony na zakłócenia z powodu nieustannego błysku ekranów. Czy możemy pozwolić, by nasze dzieci płaciły taką cenę za chwilę wirtualnej rozrywki? Nadszedł czas, abyśmy ponownie zastanowili się nad wartościami, jakie chcemy przekazać naszym dzieciom. W epoce, w której technologia nieustannie rzuca wyzwania naszym tradycyjnym wartościom i przekonaniom, naszym obowiązkiem jest ochrona najmłodszych przed jej negatywnymi wpływami. Choć technologia jest często niesłusznie oskarżana o komplikowanie współczesności, prawda jest taka, że my, jako dorośli, jesteśmy tymi, którzy pokazują drogę. To my decydujemy o tym, jak długo spędzamy czas przed ekranem i jakie wartości przekazujemy naszym dzieciom. Pamiętajmy, że nasze codzienne wybory stanowią fundament, na którym nasze dzieci budują swoje przyszłe życie. Czy smartfony to postęp? Owszem, ale prawdziwy postęp to taki, który nie zapomina o tym, co w człowieku najważniejsze. To przemyślane korzystanie z technologii, które pomaga nam rosnąć, ale nie ogranicza. Za każdym kliknięciem, przesunięciem palca czy wiadomością na ekranie stoi wybór. Czy pomożemy naszym dzieciom odkrywać pełnię życia? Czy też pozwolimy im zniknąć w wirtualnym świecie? Wybór należy do nas.